Witam Was w kolejnym odcinku z Five Nights at Freddy's Security Breach dodatku Ruin. Więc ostatnim razem trafiliśmy najpierw do jakiegoś dziwacznego świata, gdzie mogliśmy zobaczyć wszystkie te systemy zabezpieczenia, które wyłączyliśmy. Super, super. Jakbyśmy nie wiedzieli, jaką głupotę prawdopodobnie robimy. A potem trafiliśmy do Roxy's Saloon, Beauty Saloon, gdzie natrafiliśmy na Roxy, która w tym momencie goni Gregoriego, gdyż tam jest na niego zła za to, że zabrał jej oczy. Więc musimy ją teraz dogonić, złapać, zanim ona złapie Grzegorza. Okej, schodźmy na razie tu. Czy tu coś jest? Ale nie ma nic, okej. Więc wyjdźmy, zanim pojawi się Królik. Kulik. King Kong. King Kong. Kulik. Chociaż bardziej na niego patrząc, to taki trochę dżin z lampy. Spełnię twoje trzy życzenia. Jedyny haczyk muszą być związane ze twoją śmiercią. Taki FNAF-owy dżin. Gdzie teraz idziemy? Nie wiem, ale wiem, że nie możemy tu założyć maski. Okej. Okej, idziemy na jakiś spływ kajakiem. Tego nie było w Security Breach. Okej, dalej nie możemy maski ubrać, czyli tu nic nie będzie. Chyba, że my tylko bokiem przechodzimy. Nie mam pojęcia. I don't hear anything. I hope I'm not too late. Okej. Dalej nie mogę maski ubrać. Be careful! 100% of fatal accidents involve human beings. Spoko, będę uważał. A przynajmniej postaram się uważać. Okej, schodzimy na dół. Nie wiem gdzie. Ale na dół. Słyszę wodę. My schodzimy gdzieś do ścieków. O! Hello! Fajnie, fajnie, kolego. Se tak tam siedzisz, albo wisisz, leżysz. Tutaj pioruny. O! O, fajnie, Monty! Okej, fajnie. O, Monty w swoim środowisku naturalnym. Albo wiecie, jest krokodylem. A krokodyle lubią wodę. I co teraz? Więc tak będzie pływać. Nie zaatakujesz. Krokodylu. A ja chyba iść tam. Oj, 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 oj! Okej, czyli nie mogę dotknąć wody. Nie mogę być w wodzie, bo on będzie agresji w boi. Dobra. Okej, czyli nakręcamy to. Kręcamy to. I to. Czekamy. I okej. Już nie powiem, że chętnie bym tam poszedł. Czegoś tam nie ma. Czy on już tu przeszedł?
se przechodzi. Stąd tam, stamtąd tu. Czy jest sens tam w sumie iść? Się zastanawiam. Dobra, zobaczmy. Spokojnie, chłopcze! O krokodylu. Krokodyl. No weź, chłopie! Nawet nie pływa, on się... tupta! W tej wodzie... Idź tam dalej. Fajnie. Powiedziałem ci coś, idź se tam. Idź tam. Tam ci będzie fajnie. Tak myślę. Okej. Okej, i po co ja tu przyszłem? Nic nie ma. Jak się wydaje. Poza cudownym znakiem. Ty masz jakieś problemy z agresją. Nie wiem, czy ta platforma tu jest, czy nie. Więc chyba najbezpieczniej będzie, jak pójdę od razu do tamto. Okej. Ja tu w ogóle maski nie mogę używać. Idź se, chłopie. Monty, zdecyduj się, którą stronę wybierasz. A, muszę zaryzykować. Ja nie chcę. Okej. Sassy boy. Okej. O, już tu jesteś. Jak miło z twojej strony. O, wchodź. Okej. Ej, ale... Tak nie rób! Czego ty się teleportowałeś? Jakieś pozostałości z... podstawowej gry? O nie! Nie spodziewałem się, że on się cofnie. On miał iść dalej. On miał iść dalej, a nie poszedł. Oszukał mnie chłopiec krokodyl. NAR inhibitor disables mass control until it is deactivated. No to wiem. Takie rzeczy to ja wiem już. Okej. Chodźmy w tą stronę. Wires to disable the power cut. Okej. Teraz przynajmniej wiemy, że nie muszę iść tam. Okej, ty się nie psuj. Ty się teraz nie psuj, chłopcze. Krokodylu. Fajnie.
Fajnie agresywny z ciebie chłopiec krokodyl, wiemy to. Nadujmy to gdzieś może mniej. No dobra. Okej. A, tam jesteś, okej. Trzeba patrzeć na tą czuprynę jego. Okej. To jest ten skok. Niechlubny. Cofa. Okej. Żyje. O, królik! Królik! Czyżby to był sezon na króliki? Ej, ale ja muszę wejść do wody. Ja nie chcę wejść do wody. Czyż on mnie za... On mnie ugryzie. Czekamy, aż on sobie pójdzie. Ja zgaduję, że on nie ma żadnego czujnika gdzieś w głowie. O! Weszła do wody! Idź sobie. Idź sobie. Dziękuję. A jednak ma czujnik. Okej, udało się. What now? Wchodź tam. Wchodź tam. No tak! Znak! Znak królika! Dopadł cię znak królika! Królik wygrał z krokodylem. Okej. Dalej nie mogę mieć maski. Więc idziemy przed siebie. No, problem. O, jakiś pot w górę. Ła. Nadal i tak się rozgląda... O, dobra. Rozglądajmy się nadal za... zwykłymi prezentami. Stronami komiksów. Fajnie. Pracownicy. Okej! Okej! To jest genialne. To jest tak bardzo... Nie wiem. Okej. Wejdziemy do Roxy Raceways w końcu. Okej, tu nie możemy przejść do Roxy Raceways. Możemy tutaj spaść. Okej. Never stop smiling. The customer is always right. He. Okej. Gregory? Gregory! I made it to the raceway. Are you okay? Brak odpowiedzi. I might be able to get a signal if I head deeper into the raceway. Ale czy chcesz? Jakby Gregory jest bardzo sus. Nie widzisz tego? Cassie, ja bym go już dawno olał, typa.
Ja bym po prostu typa olał. Ja bym go nie ratował. Nie wiem, czy ci to mówiłem, ale ja bym se poszukał nowego przyjaciela. Gdzie prościej, bezpieczniej. AR Moon Mask. Sleep. Okej. Sleep. No, jeszcze nie sleep. Jeszcze nie sleep. Okej, tu nic nie było. Idziemy tu. Do garażu. Okej, szczałem. Do you need assistance? Do you need assistance? Do you need assistance? Shh. Be quiet. Okej, na serio się przestraszyłem. Na serio się nie spodziewałem. XD. Dobrze wam to wyszło. Ten dodatek miał być straszniejszy. Jest. Nie kojarzę, żebym kiedykolwiek przez całe Security Breach się tak bardzo wystraszył. Okej. Gdzie my idziemy? Jaki jest cel naszej podróży przechadzki? Okej, panel. Tylko na dwa. Okej. Ale są równo, to trzeba będzie kombinować. Okej. I understand. I see you. Ale ona mnie nie widzi. You can't hide forever. Chociaż. I czemu? Czekajcie. Czemu ja tego nie zmieniłem od razu? No, teraz lepiej. Okej. Cichutko jak makiem zaś. Hey kid, come on out. We're only trying to help. Okej. A, tu. Okej. A, i poszło, okej. Okej. Papa, Roxy. Czemu jak założyłem maskę, to ta maska tak jakby odtwarzała jej wygląd? Okej, może najprościej będzie, jak przestanę zadawać pytania dotyczące maski. Bo definitywnie jest to coś nie do ogarnięcia. Więc po prostu... Gregory? You can't hide forever. She hasn't found him yet. I better find him first. O, głośniej to powiedz. Pewno cię nie usłyszała. Do you really think we won't find you? Okej. Ok,
właśnie się tak zastanawiałem, że coś za długo ten królik czeka. Za długo czeka. Okej. Zapis. O, bocik. Czemu się ode mnie odwracasz? Nie odwracaj się ode mnie. Ja cię chcę tylko wyłączyć. Miło to zabrzmiało. Wiem. Chyba tu nic nie ma. Chodźmy. Okej. Czy to miała być jakaś zemsta? Zemsta Roxy? Co? Co? What? Czemu? Gregory, I'm in Roxy Racers. Say something. I can hear you. Can you hear me? I can. What happened here? It looks like the whole place fell in. Something tunneled out, broke everything. Now I'm stuck here. I really think I need to go get help or call the police. What? How is that supposed to help? There's no time. Fine. Am I even close? Where are you? This place is huge. Down there. Sinkhole under the raceway. Under the raceway. Helpy, how do I get down there? That area is on security lockdown. Czy trzeba wyłączyć resztę zabezpieczeń. If you want to save your friend, you have to shut down the remaining security nodes in Bonnie Bowl and Phaser Blast. Ale... Co tu się właśnie stało? Czemu Roxy nas puściła? Czemu Roxy nas przepraszała? Czemu Roxy powiedziała, że... error? Czemu... Co? 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 Okej, nieważne. Pominijmy ten temat. Czy my tu coś mamy? Mamy robota. Czy tu coś pominąłem? Nie, okej. Nie chcemy ryzykować wyskoczeniem kulika. Trzeba nie przestawać uśmiechać. No dobra. Tak jak mówiłem, najlepiej będzie chyba przestać zadawać pytania o maskę. Okej, czemu mam zejść tu na dół? Do ścieków. Chodzić w ściekach. O. Ta gra zadaje dużo, ten dodatek zadaje dużo pytań, a daje mało odpowiedzi.
Okej. Jestem w jakimś biurze? Czy co to jest? Chodź tu. Na bank się założę, że jakiś ominąłem. Robociki. O, prezent. Fast token. Old and outdated. A collector's item. Okej. A że się tak zapytam, po co mi on? Okej, chyba się nie dowiem. Okej, ciemno się robi. Coś mi ścina. Okej. Gdzie my teraz jesteśmy? Ja już się powiem szczerze, teraz nie wiem, gdzie jestem. Co tu Helpi robi? Plakaty całej czwórki. Jakieś schody do góry. Aha, kula do kręgi. No tak, mamy iść do Bowling Alley i do... czy do Bonnie Bowl i do... gdzieś tam jeszcze. Aha, do Phaser Blast. No tak. Włączyć tam security mode i wtedy będziemy mogli się dostać dalej. AR Bonnie Mask. Patrzmy. What happened to you? No właśnie, co się stało? Bonnie, co się stało? Ej, właśnie, będziemy szli do Bonnie Bowl. Ej, może dowiemy się czegoś. Dobra. A tu po co? Nic nie ma. Okay. O, proszę. Ale tu coś jest. Okej, nie... czyli nie ominąłem niczego. Teraz mam comic page 1. These look like Gregory drew them. Czekajcie. Strona pierwsza, strona druga. Strona czwarta. Te dwa... te dwie strony są z tego standardowego zakończenia Security Breach. Z tego, gdzie po prostu wychodzimy z głównym wyjściem. Tak, i tu mamy właśnie tą scenę, gdzie on ucieka, a tu mamy tę końcową scenę, gdzie Vani go dopada. A to... to będzie z któregoś z zakończeń z Vani. Tylko teraz są trzy opcje. Albo zakończenie Vani dobre, gdzie ją ratujemy. Chociaż nie, bo tam jej nie ma. Dobra, czyli nie. Czyli albo Vani złe zakończenie, gdzie ona nas dopada w tym swoim pokoju. Albo zakończenie z ucieczką przez wyjście pożarowe. Ciekawe. Ciekawe. Okej, czyli jeszcze nic straconego nie jest. Jeszcze jest szansa, że znajdę tę stronę. Okej. A to czekajcie, bo tu też były jakieś drzwi. Co? Co tu się stało? Czemu to były Plush Babies? Czemu one zniknęły? Użyć. Co tu się dzieje? A nieważne, chodźmy do góry. Off limits.
No to idę. A, dobra. Teraz widzę. Okej. Jesteś pewny, Helpi, że off-limits? Bo mi się nie wydaje. Okej, czyli jesteśmy w... Bonnie Bowling. To jest ten tunel, gdzie znaleźliśmy Montimix w Security Breach. No i tam jest wyjście do Bonnie Bowl. Chociaż wydaje mi się, że to miejsce też wygląda trochę inaczej niż w Security Breach. Nie, mam wrażenie, że niektóre miejsca to zmieniali. Oho, Music Man. Mały Music Man. Nie podoba mi się to. Okej. Czy tu będziemy musieli znowu znaleźć ten Parenting Note? Ile? 4. Okej. Ale myślę, że tu zakończymy naszą przygodę. Więc no, se zakończymy. Bonnie Bowl se zwiedzimy następnym razem. Zobaczymy, czy z tym Music Manem coś będzie następnym razem. I tak od razu też powiem, że najprawdopodobniej na kolejny odcinek będziecie musieli poczekać trochę dłużej. Tak tylko mówię, że może tak być, ale nie musi. Żebyście jak coś właśnie wiedzieli. Więc tak. To było na tyle. Ja wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. I widzimy się następnym razem. Na razie.